Ostrzeżenie. Produkcja ta jest bardzo dziwna, wręcz psychodeliczna. Osoby o słabych nerwach proszone są o opuszczanie tej serii. Chociaż pewnie będą żałować. Hej moi drodzy, witam was w grze Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk. Moi drodzy, jest to pierwsza część gry, jeżeli chodzi o nasze mleczko tutaj. I tak jak ktoś tam właśnie napisał w komentarzu, nie miałem pojęcia, że ta gra jest w języku polskim. To pewnie dlatego, że Steam po prostu, gdy patrzycie gry na stronie, nie pokazuje całości języka, dlatego po prostu stwierdziłem, że jest tylko wersja angielska i rosyjska. Ale jednak była i polska. Tak więc kochani, witam was właśnie w części pierwszej tej gry. Pisz swoje imię, jak na kartonie. Shiro. Idę do sklepu, myśląc nad tym, co powiem. Nie byłam na zewnątrz tak długo, że zapomniałam, co powiedzieć wchodząc do sklepu. Jestem w drodze do sklepu. Do kogo ty mówisz? Zamknij się i idź. Bądźmy mili. Przedstawiam siebie jako bohatera gry. Może mi to pomoże zebrać myśli. Jakiej gry? Cóż, wiesz. Są takie gry, w których widzisz myśli bohatera na swoim własnym ekranie. Wyobrażasz sobie? Więc pomyślałam. Jeśli ktoś czyta moje myśli, to muszę być bardzo skoncentrowana, aby nie pomyśleć o czymś głupim. Biorę głęboki wdech. Dzień dobry. Czy mogłabym... Kurczę, zapomniałam. 19. próba i znowu mi się nie udaje. Zirytowana gryzę się w wargi. Więc jeszcze raz. Dzień dobry, czy dostanę... Wow, o jedno słowo więcej. Dzięki, naprawdę bardzo się staram. Moim zdaniem tym razem dźwięk R był dłuższy niż zwykle. Myślisz, że to o to chodzi? Kto wie? Dzień dobry, czy... lepiej było milczeć. Hahaha, przegryw. Nie martw się. No dobra. Poza tym, idziesz już minutę lewą nogą po asfalcie, a prawą po trawie. Co? Moja prawa noga zatrzymała się w powietrzu. Jak długo? 50 kroków po asfalcie i 51 po trawie. Będziesz musiała cofnąć poprzedni krok. Hehehehe. Jak ty to sobie wyobrażasz? To nie pierwszy raz. Nauczono cię, jak to robić. Daj spokój. Jesteś taka tępa. Ja nie pamiętam. Chyba za chwilę zaleję się łzami. Znowu od początku. Więc. Krok pierwszy. Zrób krok do tyłu, aby nadepnąć na swój poprzedni ślad. Poczekaj, poczekaj. Jak to krok pierwszy? A który wtedy? Wychodzi na to, że to 52, ale poczekaj, jeśli cofnęłam się, to znaczy, że to 50 krok. Jednak nadal coś tu nie pasuje. Okej. Zrób 50. Zrób krok do tyłu, aby nadepnąć na swój poprzedni ślad. Czy mógłbyś trochę sparafrazować? Nie możesz powtarzać tej samej frazy, nie zmieniając w niej ani jednego słowa. Ludzie tak nie rozmawiają. Jesteś beznadziejna. Mówisz to, jakby to była moja wina. Sklep zamyka się za godzinę, więc... To będzie twoja wina, jeśli nie kupisz mleka. Kurde, rzeczywiście. Więc... Jesteś gotowa? Tak, tak.
Ostrożnie przesuwam nogę do tyłu, przyglądając się uważnie gęstej trawie. Gdy weszłam do sklepu, zwróciłam się do pierwszej spotkanej osoby. Dzień dobry, czy mogę... O. Przepraszam, co? 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 O. Nie powinnaś była tego robić. Widać, że nie zamierza zmienić swojej odpowiedzi. Ryzykujesz, że skończysz w niekończącej się pętli. Przepraszam, co? O. 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 Co? O. Co on chce ci powiedzieć? On próbuje mnie wystraszyć, ale skąd wie, że panicznie boję się litery O? Co jest w niej takiego strasznego? Gdy myślę o niej, widzę przerażający obraz. Mogę pokazać, tłumaczenie i tak nie ma sensu. Ale uważaj, będzie kosztować mnie to kilka komórek nerwowych. Jakoś tak. Więc zostanę przy ignorowaniu jego pytania. Co? O. Co? O. Co? O. C-o? O. Zbieram swoją całą wolę w pięść. O. O. Mój rozmówca zatrząsł się i odpełzał. Po prostu powtórzyłaś po nim. I udało się. Rób to częściej. Poczekaj. Powiedziałem, że to on odpełzał, ale on naprawdę odpełzał? Nawet nie patrzyłam w jego stronę. Kiedy to powiedziałaś? Przed chwilą. Osobiście nie słyszałem. Kochani, to jest przebicie trzeciej czy tam czwartej ściany, czyli że po prostu... No, ona o tym pomyślała i ona sprawdzała, czy on to słyszał. Po prostu próbujesz mnie rozproszyć. Ale ja wiem, że moje słowo było widać na ekranie. Właśnie o tym mówię. Stoję przy półkach. Na półkach stoją kartony z mlekiem. Ja z kartonami stoję, a mleko leży lub może. Ej, hej, zwolnij. Czy w ogóle pamiętasz, dlaczego tu jesteś? Kupić mleko. No to kupuj. Tutaj? Co chcesz, żebym powiedział? Przypuszczam, że coś w stylu nie tutaj. Nie tutaj. Weź karton i podejdź do kasy. Zaczynasz działać mi na nerwy. Nie tutaj, weź karton i podejdź do kasy. Zgadłam pierwsze zdanie. A ty jakby na złość, jakbyś specjalnie nie zrobił przerwy przed drugim zdaniem. Chcesz pozbawić mnie moich małych zwycięstw? Wzdycham i wyciągam rękę, aby wziąć mleko, a raczej karton z mlekiem w środku. A raczej karton z mlekiem w środku kartonu. A raczej karton z mlekiem w środku kartonu z mlekiem. A raczej karton z mlekiem w środku kartonu z mlekiem w środku kartonu. A raczej karton z mlekiem w środku kartonu z mlekiem w środku. Odbiór. Odbiór. 15 minut zamknięcia sklepu. Pospiesz się. Przypomniałam sobie, jak nazywają się te gry. Powieści wizualne. I poza tym, liczby są napisane słownie. Czy powieści wizualne są gorsze niż książki? Ale autorzy nie są leniwi, ty też nie bądź. Czekaj,
Myślałem, że ekran pokazuje tylko twoje myśli. Już nie, więc uważaj na swój język. Aha. W każdym razie, słyszałaś mnie. Pospiesz się, bo oberwiesz, jak wrócisz do domu. Już biegnę. Dzień dobry. Czy mogę mleko? Proszę. Ty masz to. A. Oddaj. Kładę karton na kasie. Oczywiście nie sam karton, tylko mleko też. Dzień dobry. Mogłabym zabrać to, proszę? Nie. Proszę. Nie. No proszę. Mama wyrzuci mnie przez okno, jeśli nie wrócę z tym mlekiem. Nie. Ale dlaczego nie? Daj więcej. Ale ja nie mam nic więcej. Ej. Co? Oni cię nienawidzą. Jesteś niczym. Zapłać za mleko. Zapłać za mleko. Haha. Serio, co ja bym bez ciebie zrobiła? Wyciągam pomięty banknot z kieszeni i podaję go kasjerowi. Zaczyna go dokładnie sprawdzać. Minęło około 2 dni, odkąd skinął głową z satysfakcją i włożył go do kasy. Dziękuję, do widzenia. Idę znajomą ulicą obok stacji benzynowej. Karton z mlekiem obciąża moją dłoń, przypominając mi o czasach, w których chodziłam na fizjoterapię. Zbaczając z tematu, przy kasie dali mi reklamówkę, więc teraz niosę reklamówkę z kartonem z mlekiem. Z kartonem mleka. Nie myśl o mnie źle, po prostu lubię piramidalną strukturę słów. Stacja paliw zbliża się. Jak się czujesz? Dziękuję za zainteresowanie. Czuję się jak kilometrowy lód. Przepraszam kochani, musiałem zrobić szybkie cięcie, ale wracamy już do gry. No i co to ma znaczyć? Może kiedyś ci opowiem. Ale jestem naprawdę ciekaw. Jesteś po prostu szalona. Dobra, patrz. Stosunek wody do mleka w objętości zajmowanego przeze mnie powietrza wynosi około 30 do 1. Zgadzam się. To nie jest najsmaczniejszy lód, chyba że chcesz więcej wypić niż zjeść. Więc droga od sklepu do stacji to patyk, a droga ze stacji do domu to lód. Za dzisiejszy spacer. Moje ciało będzie na każdym kawałku tej drogi. A potem najprostsza matematyka. Rozumiem. Czuję ruch pod stopami. Ziarna asfaltu, plamy benzyny. Staram się utrzymać równowagę. Tylko jak ludzie mogą przemieszczać się na czymś tak nierównym jak miejska płaszczyzna? Delikatnie. Pięta, palce. Liczę w myślach każdy metr przebytej drogi. Nawet zamykam oczy dla większej koncentracji. Hej, uważaj! A? Nieświadomie robię gwałtowny krok w bok. W tym samym momencie z dzikim rykiem mija mnie ogromny niedźwiedź. Hej, ja tutaj idę. Rzuciłem pełne wyrzutu spojrzenie na szybko odchodzącego olbrzyma. Jego czerwone oczy z kolei patrzą na mnie z szyderstwem. Widziałeś to? Ma niezły tupet. To była ciężarówka. O, serio? Chociaż, jak się nad tym zastanowić, czy są niedźwiedzie z oczami z tyłu głowy? Mogłaś umrzeć. O, daj spokój. Chcesz mi powiedzieć, że ktoś na serio chciałby zabić dziewczynkę z kartonem mleka? Jesteś chora. Świat jest okrutny i niebezpieczny. Nie ma mnie w tym świecie, o którym mówisz.
Moja podróż trwa dalej. Jakby tak pomyśleć, to droga ze sklepu ma jednak ciekawą właściwość. Dostosowuje się do mnie w najbardziej dziwaczny sposób. Kiedy się spieszę, wszystkie światła wyłączają się. Kiedy chce mi się płakać, pojawia się nade mną chmara i leje strugi deszczu, które ukrywają moje łzy. W tej chwili czuję, jakby chmura powoli zbierała się nad moją głową. Jestem smutna. Czy jesteś pewna, że to się dzieje naprawdę? A jak inaczej mogłoby być? Czy kiedykolwiek przyszło ci do głowy, że to wszystko jest tylko w twojej głowie? To w ogóle nie tak. Jak było napisane w instrukcji? Najwyraźniej te tabletki też na mnie nie działają. Tabletki nie mają z tym nic wspólnego. Proszę, chcę po prostu wrócić do domu i pójść spać. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna, ale proszę, przestań. Musisz zaakceptować prawdę. Nie. Musisz zaakceptować prawdę. Nie. Musisz zaakceptować prawdę. Nie. Musisz zaakceptować prawdę. Wygląda na to, że Shiro w ogóle nie pomaga. Dobra. Następnym razem spróbuję czegoś innego. Kochani, miał wyjść z tego materiał dwuodcinkowy, ale z tego co zauważyłem, nie było sensu tego robić, dlatego połączyłem te dwa odcinki w jeden, co byście mogli sobie zakończyć tą fabułę w jednym odcinku. Tak więc zapraszam was na oglądanie. Ona powie nie. Jeszcze raz to. I tu odpuścimy. Wiesz co? Co? Skoro jestem postacią w powieści wizualnej, chcę porozmawiać z kimkolwiek, kto to teraz czyta. Skoro tak twierdzisz, to może zaszkodzić twojemu powrotowi do zdrowia. Powrotu. Nie powinno być powrotu do zdrowia. Dobra, mniejsza. Dobra, dajmy jej porozmawiać, skoro tak twierdzisz. Mocno ściskam głowę rękoma i zakładam blokadę myśli. Kątem oka dostrzegam małą ławeczkę. Idealne miejsce na oklepane wizualno-nowelowe monologi. Podchodzę bliżej, kładę obok siebie coraz cięższy karton z mlekiem i podnoszę głowę ku niebu. Słuchaj. Jestem trochę zagubiona. Rozumiem, że zaczynam wariować. Leki działają coraz mniej efektywnie, więc... Ostatecznie wszystko odbędzie się bezboleśnie. Mam nadzieję. Czy wiesz, o czym mówię? Nie. Więc nie jestem zbytnio zaskoczona. Chyba wcale nie wyglądam jak wzorcowy protagonista, co? Szczerze mówiąc, nie czytałem zbyt wielu powieści wizualnych. Czasami tego żałuję, bo teraz samo rozróżnianie liter i słów kosztuje mnie wiele wysiłku. A tak poza tematem. Jeśli nie masz nic przeciwko, wolałabym nie mówić o moich diagnozach. Przynajmniej zostań tym, który widzi mnie taką, jaką jestem. Nawet jeśli cię wymyśliłam, nie odbieraj mi tego, dobrze? Nie proś mnie o zbyt wiele. Jak głupio to musi wszystko wyglądać. Od początku śledziłeś mnie, czytałeś moje urojone myśli, słyszałeś moje głupie rozmowy. Pewnie myślisz, że jestem szalona i dziwna. Aha. Jak to jest widzieć świat moimi oczami? Odkąd... coś się stało. Wszędzie widzę tylko ciemno-czerwoną krew. Nie, nie martw się o mnie. Przyzwyczaiłem się do tego już dawno temu. Co prawda zapomniałam nawet, jak wyglądały inne kolory. Niech tak będzie.
Te potwory ze sklepu nie przestraszyły mnie w ogóle, bo wiem, że mnie nie skrzywdzą. Czasami wydaje mi się, że sami się mnie boją. Wyobrażasz sobie? Przy okazji, jeśli nagle zechcesz zapytać, co się stało, proszę, nie rób tego. Obiecujesz? Co się stało? Tylko nie wiem, czy to nie zakończy gry. Oczywiście, nie mogłeś nie zapytać. Ostatecznie mówię tylko do siebie. Prędzej czy później poruszyłabym ten temat. Więc naprawdę tak bardzo interesuje cię to, co się ze mną stało? Nie będę marnowała czasu. Co tu widzisz? Krew. Jesteś pewien? Tak czy inaczej, to mój tata. Przynajmniej to, co z niego zostało. Jesteśmy bardzo skomplikowaną rodziną. Ale nie patrząc na te wszystkie problemy, nigdy bym nie pomyślała. Przepraszam, nie powinnam była podnosić głosu. W każdym razie, wyskoczył przez okno i zabił się. To moje ostatnie wspomnienie. Potem jest długa przerwa. Dziwne. Bardzo dziwne. Dzisiaj po raz pierwszy w życiu udało mi się kupić coś w sklepie bez większego problemu. Oczywiście, leki mi pomogły, ale... Wydaje mi się, że to bardziej twoja zasługa. Ciągle myślałam, nie mogę tego spieprzyć przed czytelnikiem, albo... O mój Boże, co on sobie pomyśli? Nie wiem, dlaczego postanowiłam stać się postacią z powieści wizualnej, żeby pójść dziś do sklepu, ale najwyraźniej się opłaciło. Dziękuję ci. Wiesz co? Myślę, że mamy pewne granice w naszej komunikacji. Tak mi się bardziej podoba. Ale i tak, ostatnio jestem taka smutna. Coraz częściej myślę o tym, czym stało się moje życie, odkąd mój tata... No wiesz... Dzień po dniu jest tak samo. Próbowałem już tak wielu leków, że prawie nie czuję różnicy między nimi. Tak długo, jak pomagają mi się utrzymać na nogach, jestem szczęśliwa. Ale wiesz co? Dziś jest wyjątkowy dzień, bo mam ciebie. Jest tyle rzeczy, które chcę ci powiedzieć. To było bardzo niegrzeczne z twojej strony. Ale co? O nie. Nie będę cię naciskać. Radzę ci tylko, żebyś poszła do domu. Rozumiem. A więc, drogi czytelniku, idziemy? Ja muszę zobaczyć, co tam było napisane. Gdy docieram na swoje piętro, wychylam się przez barierkę. Powtarzając tę czynność każdego dnia, jak rytuał, przestałem całkowicie odczuwać lęk wysokości. Efekty działania leków ustąpiły kilka minut temu, więc rozkoszuję się błogą ciszą. Kiedy jestem pod wpływem lekarstw, w mojej głowie grają straszne i nieprzyjemne melodie, mieszając się z dźwiękami otaczającego mnie świata. Są one w moim mózgu niesamowicie dysonansowe. Ej, a może moi kochani, te leki tak naprawdę jej szkodzą? Może to przez te leki ona widzi w takich barwach to wszystko? Odwracam się i idę do swojego mieszkania. Czy przyniosłaś mleko? Cześć, mamo. Czy przyniosłaś mleko? Tak, mamo.
Czy pomogło ci nowe lekarstwo? Tak, mamo. Idź do łóżka. Tak, mamo. Odblokowano osiągnięcie. Mleko kupione. A wiecie co, kochani? Ja jednak chyba zmontuję z tego jeden odcinek. Dużo nie zabrakło, akurat będzie 30 minut odcinka, więc to będzie taki jednoodcinkowy materiał. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć jeszcze jeden materiał z jakichś pobocznych zakończeń, to myślę, że możemy razem się w tą grę jeszcze raz wcielić. Ale to by było na tyle, kochani. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.